Dobra, jesteśmy w chatce, w której będziemy mieszkać. Chwilowo. Nieprawda. A, czy... jesteście. Jesteśmy, jesteśmy. Ola. Hej. Króliczek. O, to dogoni króliczka. No, słuchajcie. Słuchamy. Mnie... Słuchać mowa. Mam dobrutki dla was. Aha. Chodźcie tutaj na górę do mnie. Chodź, Marecki, tu. Nie, nie wiem. Ciu, tu. Dobra, powiem tak, mam parę magazynów takich, co to nie wiem komu dać. Na razie niniejsza, biorąc pod uwagę to, co ty lubisz, to tutaj w tej, w szafce, znaczy w regaliku są dla ciebie. A, faktycznie. I teraz tak, mam do rozdysponowania szamański, ponieważ mówiliśmy, że ty chciałbyś zarusznikarza, to mam tutaj dla ciebie dwa numery tej taktyki wojennej, która rozwija umiejętność wytwarzania karabinów automatycznych. To szamański, rzucam w twoją stronę. Aha. I ja też. Mam jeszcze do rozdysponowania dziennik łowcy oraz snajper. Kto chce? Łowca to jest, to będzie ten, generalnie myślistwo czy coś innego, bo to trudno powiedzieć. Myślistwo to jest ten, w sensie zadawanie więcej obrażeń rozmaitym zwierzakom. Kto będzie tutaj nam zrobił za polowacza? Ja to generalnie snajpera się zawsze lubię bawić, a nie... Dobra, daj polowacza, dobra, bo ja robię żarcie, to mogę również się zabijać. Może nie będę spał w szafie. A mogę spać w łazience. O, tutaj są jakieś nienaruszone rzeczy. O, właśnie. Ja mam tutaj safe, który, do którego miałem się włamać, tylko jakoś się do tego nie zabrałem. Zabawna rzecz jest taka, że w sumie niezależnie od poziomu detali, gra chodzi tak samo. O, to fatalnie. Ale to niestety laptop jest, to wiesz. Ale to jest gamingowy laptop. A z którego roku? Z obecnego. A to powinno ci chodzić. No. Chodzi. Połóż sobie łóżko gdzieś. Tutaj z boczku. Ja mam, jako kibla śpię, więc wiesz, ja śpię w wannie. Potrzebujesz pomocy, Faza? A, nie ma miejsca tam. Nie ma za bardzo miejsca tutaj. O, prawda. Boże, słuchajcie, czuję się, jakbym była na jakimś obozie. No pięknie. No, bo to tak trochę jest. No spokojnie, już ulepszył. Pierdziele, ale ulepszył. Jak ulepszać, to ulepszać. No to prawda, mamy dodatkowy blok ceglany w domu. Hej, mamy również poltergeista, ponieważ mamy krzesło na stole. Jak się kładzie to głupie kurde? Prawym klawiszem. Lewym obracasz. No dobra, dobra. O! Z przekonaniem tak, jak słyszałam. Położyłem śpiwór! Żygłem śpiworem. Faktycznie. Faza, mówiłeś mi, że masz do strzelby amunicję. Marecki, hello. No. Tak, mam do strzelby amunicję, jest chyba w garażu. Znaczy w tym. W szopie. W pracy. Albo w skrzynce z narzędziami, albo w szafce. Dobra. Albo na mnie. Zaraz zobaczymy. O! Wielki skok i łuk poziomu drugiego. No, tutaj jest masa rzeczy w tej szopie. Tak, bo ja tam zostawiłem rzeczy, zanim poszedłem tutaj się ten... czyścić dom. To ja je przyniosę i rozdysponuję. Ale chyba nie ma. Nie ma, ale odstawy to która czaszka będzie, kurde. A to ja mam przy sobie. A, okej. Okay. Niniejsza? Ja ma. Masz.
Ja tam do tej szafki, gdzie są gwoździe i tak dalej, też rzuciłem klej i rurki żelazne. Słusznie. Czekaj. Weź sobie siekierkę, Marecki. Siekierką się łatwiej drzewka ścina. Ale może idź naszej tu i nie... Ja wiem, jeszcze nie mam. A nie, czekaj, może to sobie zrób. Naszej tu i nie niż tutaj masz piękne drzewo, możesz to ściąć. Tu ja jest dekoracją. Czekaj, które? A, to. Tak. Coś za płotem. O, ale będzie fajnie. Nie ma siły, żeby utrzymać ten niski poziom zainteresowania zombiaków naszymi osobami. Po nocy. Jakby co, znalazłem więcej wody w kiblu. O, super. O Jezu. Dzięki. Niekoniecznie. Wrzuć do gotowania. Niniejsza, chcesz wielki skok? Chcę wielki skok, dawaj. I tę wodę w kiblu też. No, wodę w kiblu włożyłem do lodówki. Żeby się nie popsuła. Dobra. Dobra, panowie zewnętrzni, ten, informuję, że... Zaraz będzie 10, a o 10 zaczynają biegać. Ale spoko. Wracam. Bawełnę zbierałem, jak jaki niewolnik. Ja muszę klocka postawić. No to... Przykro mi, ale z toalety wodę władysz nie wyjąłem. O nie. Marecki wszedł jak do domu. Bardzo pięknie jest. Nie mam wątpliwości, że zombiaczki usłyszą nas i przyjdą i będziemy z nimi walczyli. Trudno. Najwyżej będzie śmiesznie. Nie ma szans, żebyśmy się tutaj, kurde, w ciszy zadekowali. W taką ilość osób, zwłaszcza, że cały czas jeszcze gotuję wodę. A propos, mamy trochę wody w lodówce, takiej zwykłej wody, przygotowanej, a nie takiej z kibla. To znaczy... Nie smakowa. Znaczy z wody z kibla też mamy. To prawda. Ta smakowa się skończyła? Ta smakowa się skończyła. Ja mam smakową. Wrzucę ją do lodówki. Tak, na marginesie właśnie się zaczęła noc. Tak, teraz zombiaki biegają i jest jej trudniej zabić. Proponuję łazić z kontrolem wciśniętym, znaczy w sensie ten wcisnąć sobie kontrola. No tak, jak się skradamy, to jesteśmy ci bardziej cicho. Głupie pytanie, ale jak tam, jak wyjdę z serwera i wejdę, to nie wrócę do tego samego miejsca, nie? Nie, wrócisz dokładnie do tego samego miejsca. Wrócisz dokładnie tam, gdzie jak się kładziesz piwór na podłodze? Prawo. Bo się zastanawiam, czy się nie zrekrutować jednego Windowsa, bo będę spróbuj. No to spróbuj. Spróbuj. Znikniesz, a potem się pojawisz, jakbyś nigdy nie wychodził. Okay. Dobra, to idę reboota robić. A on tak sprytnie po prostu, kurde, wyjdzie z niebezpieczeństwa, poczeka aż minie i wróci. Jest mi miło i cieplutko. Chciałabym mieć dużo kawałków materiału. A to już jutro. Mam 20, jeśli chcesz. Potrzebuję 44. A, wiem. Może mam jeszcze trochę w warsztacie. W świątecznym ubraniu. Wyglądasz bardzo poważnie, szaman. Będzie to na wierzchu, nie? Tak, zwłaszcza z tą dzidą na wierzchu. Zabraliście wszystko z warsztatu. To ja byłam, ja zabrałam. Jeszcze nie porozkładałam, przyznaję. Mogę zrobić 2 kawałki tkaniny. No ja mam 20. Cholera, ale ja jestem jednak cienki. Jak dupa węża. A co, próbujesz zabić zombiaczka? Nie, próbują. Znaczy próbują, ale ale mi się udało. A, zabiłeś zombiaczka. No i to jest jakaś kolejna zołza do ciebie idzie, no i... Jestem głodna i chce mi się pić. Dobra, pić to spoko. Już. Ty się z nią bijesz? Pomóc ci? Z nią nie biję. Nie, nie trzeba. Właśnie zauważyłam, że się ubił. O, jelonek! Widzę jelonka. Ej, jelonek, zagraj coś. Kurde. Jaki twardy. Nie no, smutek.
Miteczek. Ale jesteśmy chujowi. No. Serio? Jak mogę z takiej odległości? No. Kryj mnie. Kryję cię. Jeśli wyszli na zewnątrz? Tak. Tak. A, w ramach rozrywki. Znaczy nie no, ja poszedłem po zobaczyć, czy nie ma materiału. Potem stwierdziłem, że jak tam się szlają dwa zombiaki pod tym, to je spróbuję wyeliminować. Żeby się nie pałętały po terenie. Po czym zmarnowaliśmy masę strzał, nie mogąc trafić do jelonka. No ale widzę, że jelonek został zjedzony. Znaczy w sensie rozpasowany na części. Przerobiłam go na części, owszem. No dobra, czyli trzeba będzie ogarnąć handlarza i trzeba będzie zrobić jakąś robotę dla niego, dwie albo trzy, żeby móc sobie kupić ten filtr do zbieracza rosy, ja pierdziu. No, a najlepiej więcej filtrów, żeby móc sobie zrobić więcej tego. Powiem tak, ja będę musiał rozpocząć bazę tak czy siak, ale tego już dzisiaj na pewno nie zrobimy. No nie. Dobrze, nie jest tak źle, mamy dwa pieczone ziemniaki. Ehem. Mamy dwa pieczone ziemniaki, 7 chwilowo kawałków zwęglonego mięsa, jeszcze 5 się robi, 10 butelek wody. A powiedzcie mi, te gnijące mięso, to się coś z tym da zrobić, czy wyrzucać? Gnijące mięso możemy trzymać gdzieś, w którejś szafce. Na przykład w tej szafce na górze. O, więcej ziemniaczków znalazłam. W szafce przy kuchni, po lewej stronie na górze, tutaj jest taka. Nad kuchenką mikrofalową i tam będziemy trzymać gnijące mięso, bo ja z tego potem będę robiła ogródek. Spokojnie jest, zombiaczki zostały ten spacyfikowane. No to coś tam się szlaja, ale to... Coś się szlaja, to prawda. Coś usłyszałam. Ale mamy, kurczę, dużo osób do wykarmienia, w związku z powyższym nie mogę przestać produkcji. A propos, właśnie powinnam coś zeżreć. Ty, czy jesteś już w stanie grillowane mięso robić? Jeszcze niestety nie. No jak skończysz, wiesz co, coś tam się szlaja, ja pójdę to spacyfikować. Mogę ci pomóc. Na cichaca? Na cichaca? Na cichaca, oczywiście, że na cichaca. Chodźmy. Halo, dzień dobry. Słyszymy cię. Jak tam? Dobrze? Tak, dobrze. No to okej. Odpalam grę, chyba. Dobra. Zobaczymy, czy Windows poradzi lepiej. O, tutaj. Twoja lewa strona. O, widzę jednego. O, to jest pająk. A tam jeszcze jest turist. Dobra. Okej, pająk nie żyje. I tutaj mamy turista. Czekaj, niech ja się uplasuję. Dobra. Okej. Turysta nie żyje. Co nam się tutaj jakieś turysty szlajają? To jest prywatna posiadłość. Nie no, szaman, po prostu wyglądasz, klasa. No, loadzi się, dobrze. Jak na możliwości tej gry, to wyglądasz znakomicie. Tylko nie można niestety powiedzieć o mojej postaci, bo jest specyficzna. A co ja mam powiedzieć, kurde, jak chodzę w portkach trawiastych, w gajerze i butach wojskowych? Faktycznie, kurde, masz buty wojskowe, marynarkę, portki z trawy i tą maskę jak Shredder. Jak ktoś chce, mówię, mam czapkę baseballową. Odporność na zimno plus 4, odporność na ciepło plus 8. Dobra, z takich innych rzeczy, to teraz mam jeszcze tak, naboje. Proch strzelniczy. Dobra, zaraz. Oczyszczasz wody, modyfikacja. O! Ty! Chcesz... Dobra, dobra, słuchaj. To zrobimy tak, ja to wszystko wywalę tutaj. Dobra, ja to wszystko wezmę. Ej, jaka ta gra ładna jest. O! Dzień dobry, wieczór. No i chodzi teraz jak człowiek, a nie kurde.
Dobra, to te, faza, wiesz, tego. Daj mi czapkę. Ale chyba nie będę mogła tego użyć do czapki. A to wiecie co, to zrobimy w ten sposób, że ja założę to na mój hełm i po prostu w charakterze picia to sobie będziemy ten hełm przekazywać jak znak pokoju. Ja nie wiem, na ile on wystarcza, ale masz. Na zawsze. Aha, dobra. Na razie jest tak, że... A, to chciałam powiedzieć, że nasza sytuacja wodnista się znacznie poprawiła w tej chwili. Dokładnie. Idę przetestować oczyszczacz wody. O, o. Uważaj, wąż. A, wąż. A, wąż, wąż, bążoła, bążoła. Au. Dobra, nie żyje. Ja go przerobię na mięski. Przerob go na mięski. Usłyszałam tego węża, zanim ty go zobaczyłeś. No. No kurde, wąż na ganku, no. Serio? Dobra, ale wiecie co, to faktycznie w tym momencie nasze problemy z wodą się rozwiązują, tylko po prostu będziemy musieli się dzielić hełmem. To spoko. Ja się mogę... Czemu będziemy musieli się dzielić hełmem? Dlatego, że na hełmie jest oczyszczacz wody. Aha, i można pić bezpośrednio z bajor. No. Z rzek i z jezior. Czaję. Bo teraz rozwiązanie wody jest takie, Marecki, że można się własną pięścią zarąbać. Mianowicie, możesz pić z wody, znaczy z rzeki i z bajora, ale musisz mieć albo witaminkę zeżreć wcześniej, bo inaczej dostaniesz czerwonki, albo mieć ten oczyszczacz. Ale nie możesz gotować wody w słoikach, chyba że znajdziesz ją w słoikach, ponieważ niestety słoików pustych już nie ma w grze. Nie możesz zbierać deszczówki, nigdy nie mogłeś, ale teraz to jest jeszcze bardziej głupie, więc to, co teraz się robi? Teraz się robi skraplacze rosy, tak. Cudowny pomysł. Okej, okej, dobrze. Dobra. Żarcie dobra, jest... Dobra, działa. Działa? Działa. Cudownie. Nie psuje się, jak się nie psuje, to znakomicie. Puste pick-up fioletowe. On jest fioletowy? Ej. No, może trochę. Kto chce łuk drugiego poziomu? Ja chcę łuk drugiego poziomu. To masz. I? Dobra, chodź się. Bo to jednak kawałek jest. Już idę. Znaczy to wy musicie iść, nie ja, ale pójdę z wami, bo was lubię. Dobra, to pójdziemy do handlarza. Weźmiemy jakąś robotę, fajnie będzie. Jak ktoś by musiał wyjść w tym... A, by the way, w takich pniaczkach, jak tutaj widać, jak go zrąbiemy, to można znaleźć czasem miód. A miód jest dobry, jak jesteśmy zakażeni, bo nas ząbiaczki pogryzą. To miód jest dobry i dobre są antybiotyczki. Czy więcej niż jedna osoba może tłuc takiego od tego? Może. Może. Czy możemy się zatłuc nawzajem? Możemy. Tak. Przez przypadek. Albo z premedytacją. Tak, ponieważ włączyłem zabijanie wszystkich. Bo tak jest śmieszniej. Zbieram bawełnę. Ja zbieram ci pióra i jaja. Co to są ci pióra? Ci pióra? Nie wiesz? Ewentualnie co to jest ci pióra? Kawałek tkaniny. Ile mogę zrobić? 28. Już nieźle. Polowanie włócznią, Nina, chcesz? Chcę. A, chyba zaglądał komuś do skrzynki. Jakoś chyba ten, zostaliście z tyłu. Tak, dlatego, że czekamy na Mareckiego, aż go przywieje. O Jesus, to jest dalej pre-release, przepraszam. Tak? No tak, od 10 lat. Od 10 lat. Lol. Maro się obudził. Dzień dobry. Owszem, jest dobry. Cały czas wczesny dostęp. Boże, jestem otoczona, kurde, przez średnio ubranych poza fazą facetów, którzy wydają pocieszne dźwięki, jak biegają. W sumie mogę sobie wyobrazić gorszą sytuację. Mański, żyjesz? No, żyję, żyję. Idziemy. Pewnie, żeś tutaj trzepał dom. Nie, nie wchodziłem do domu. A nie wchodziłeś do domu? W sumie mogłeś, bo tam zawsze jest co znaleźć, jakby co. Proszę już, niech nikt nie bije się ze znakiem stopu. Łaj. Taka fajna zabawa. Dobra.
Chodźcie, drużyna. No, szamański jest cały czas przed nami jakby co, więc... Nie no, widzę. I to szczerze powiedziawszy, już szamański to chyba już jest u handlarza. Jeszcze nie, ale blisko. No i dobrze. To znaczy, że jest bardzo samodzielny. Co jest tak. pomocne. Dla naszej sprawy. Puste pick-up żółty. Użyj drzwi zablokowane. Dlaczego ja nie mogę wejść do handlarza? To on otwiera o 8? Otwierasz o 6. Aha, no, dobra, to jeszcze 15 minut. No, Skuban lubi pospać. Tak. Taka firma. Społem. I za późno wstołem. Społem, bo zapiałem. To chyba dobrze. Nie biegam, głodny jestem. Było coś zjeść. Jadłem tylko, że jakoś tak wiesz. Jakoś tak szybko przez ciebie przeleciało, bo żeś zapiął. Tak. Dobra, kurwa, otwieraj, otwieraj. Otwarte. Puśćcie mnie! Kuba, nie. No. To się dobija. Otwierać, kurwa. Może jednak uszy. Dobra, stawiamy. O. No kurwa, 5 minut się spóźnił. O nie, 6. No nie, 5. 5. Przeszukiwaliście ten teren? Ja jeszcze słabo, w związku z powyższym można przeszukać. Dobra, to są na pewno rzeczy. Tutaj przetrzepcie, a ja pójdę się przedstawić. Kuźnia przyszłością, mam coś dla ciebie fazę. Dobra, to bardzo chętnie. Biorę nam robotę. Pozbądź się zombie. 403 metrów. O, zgadnij gdzie. U nas w domu? Zepsułem sobie nogę. Dlaczego sobie zepsułeś nogę? Spadłem. Na joba idziemy, nie możesz mieć zepsutej nogi. O, jeszcze sprzedam mu kasę starą. Idziemy znowu do kopalni pieczarek. No cudownie. Idziemy do kopalni pieczarek, już ja wiem co to znaczy. Idziemy na tego żółtego wykrzyknika. Gdzie tu się schodzi, żeby się nie rozwalić? Tutaj nie zrobić tego, czego ja. Będę. Tu już, tu sobie nogi nie psujesz. Takie skrzynki, czy coś? Zardzewiała beczka. Ty, faza. Mam benzynkę. Bardzo dobrze, benzynka się przyda. Chodźmy. Dobra. O! Mam kuźnię, którą zrobię, jak wrócimy do domu. Cudownie. Ktoś chce się napić? Tutaj mamy jeziorko jakby, co? Połowę. Kto się napi? Napij się, załóż hełm i się napij. Załóż hełm? A dobra, załóż hełm. Gdzie ten hełm? I weź pustą tą. Nie możesz mieć nic w rękach. Dokładnie. Czyli musisz wybrać sobie pusty pasek ten i teraz kierujesz się na wodę. I E to drink. Tak. I tak do oporu. Tak do oporu, aż będziesz miał pełne. I daj szamanowi hełm. Jak skończysz. Dobra. Zapij szybciej. Czekaj, bo teraz to ja muszę się dowiedzieć, jak to się zdejmuje. O, dobra. To tak ściągasz i wyrzucasz na ziemię. Albo tam D chyba jest wyrzucanie. Drop, dobra, masz. Tylko nie rozparcelujcie go, w sensie nie wciśnijcie czegoś, czego nie należy, bo to jest... Nie złomujcie go może. Nie złomujcie go, bo to jest hełm, z którego wszyscy pijemy. Ja mam dziwną ikonkę złamanej kości. Tak, bo masz złamaną nogę. A, okej, dobra, to wszystko jest. Nie możesz biegać, tyle ci powiem. Trzeba mu skołować gips. A czy możesz biegać? Złamaną czy zwichniętą? Ile minut? Ile minut masz? 6. A, to zwichnięta. Dobra, to postaraj się nie biegać, nie skakać, bo będzie ci rosło. Rosło? A, dobra. A co to robi w ogóle? Nie możesz za szybko się poruszać po prostu. I jak ten.
Jak nadużywasz tej złamanej kończyny, czy tam skręconej kończyny, to po prostu ci się wolniej goi. No dobra, to 5 minut. Się... A, 5 minut, prawdziwe 5 minut. Tak. Prawdziwe 5 minut. Okay. Niestety, bardzo mi przykro, ale jesteśmy niedaleko kopalni Pieczarek już. Moment, bo ja się zgubiłem, a dobra, już. Idę za tym złamasem i dlaczego tak? No to będzie interesujący job, jak Marot będzie kusztykał ze złamaną. Dobra, rozumiem. Puścimy go przodem, niech wszystkie się na niego rzucą. Ranne zwierzęta trzeba eliminować ze stada. Dobra, rozpoczynam robotę. Dobra, wchodzimy do środka i zabijamy wszystkie zombie, które tam są. Dobra, ja tutaj idę z ogniem. Nie skradamy się, nie? Nie, w takim gronie nie ma sensu. To są pieczarki, by the way. Jak popatrzycie po ścianach... A, tak, mushroomsy. Mushroomsy. Zbieramy je, czy nie? Czy można, co? Tylko może można, nie teraz, zaraz. Bijemy. To uważamy na siebie nawzajem. Okej. Okay. Dobra, świecę nam dalej. Tutaj nas zaraz coś wyskoczy. Dzień dobry. Zostałem Jolka. O Jezu. Headshot. Laska. A! Głupia baba. Popełniła samobójstwo z moją włócznią w plecach. No bo mi przywaliła, kurde, od tyłu mnie zaszła skubana. Podobało mi się. Ostatnio są ciche ostatnio. Są, podobało mi się to bardziej, gdyby nie fakt, że niestety. Mi się nie podoba. Nie wiem dlaczego, jak rozbijam grzyby, to liście z nich lecą, ale okej. Okay. Tutaj na pewno ktoś jest. Dzień dobry. Okej. Okay. Dobra, i tutaj są jeszcze łapki. Halo! Crossfire. La la la, tutaj jeszcze coś próbuje wyjść, ale nie umie. No. Zaraz go tutaj spacyfikujemy. Kubane ma hełm, to gratuluję. Mam głęboką ranę szarpaną szamański, nie wiem czy to nie od ciebie. Możliwe. Nie sądzę. Nie mamy tej... Proszę, bandaż. Leczący masz może... Mam, już sobie zabandażowałem, tylko pytanie czy mamy jakiś miód. Nie, w domu mamy. Kurwa, nikt nie wziął. W domu mamy sen. Okej. Okay. Są kolejne. Okej, okay. Jeszcze żyje. Dźgnijcie go, to. Czemu ja nie mogę, kurde? O kurde, znowu. Dobra. Jakby co, mam dwa bandaże leczące przy sobie. Spokojnie, już się zabandażowałem. O, masz jeszcze jakieś zwykłe bandaże. O, co, skarby pustkowi. Trzeba przeskoczyć, nie? No. Wow, do widzenia. Nie, jestem żyjesz. Wiem, jestem z łamasem. Następny? Godzina 39 minut. A, złamałeś nogę, ale spoko, spróbujemy dobra, zrobić... Dobra, Szamasi, to... Tak, ja wejdę do ciebie. Ja już jestem zdrowy. Muszę jakoś wyjść stąd. Zaraz się coś wymyśli. Spokojnie. Poczekaj. Już do ciebie idę. Wow. Ratujemy kolegę? Czy zostawiamy go? Na pożarcie kojotom. Nieświeżym. Dobra. Ciekaw jestem, czy nie jest. Spać z drabiny. No dobra, chyba tędy się da. Jakby co, to zawsze można jakąś drabinkę zrobić albo coś.
Czekaj, zrobię ci drabinkę, nie wyskakuj. Dobra, wylazłem. Dobra, wylazł, okej. Okay. Wylazł, okej, okay, dobra, to wracamy do handlarza. Niniejsza, a? ty masz pukawkę. Mam coś dla ciebie. Chyba, zaraz, to ty? Maro, chcesz robić pancerze? Mogę. Dobra. To masz. Spróbować. Użyj tego. A. Aham. Zjadłem. Coś tego? Mhm. O, trupki. Ja z tych grzybów kiedyś będę mogła nam zrobić, kurczę, pożywienie i będzie fajnie. Coś tutaj jest? Coś znalazł. A, benzynka w beczce. Benzynka jest dobra. Dobra, idziemy. Jak się stąd wychodzi, bo... Tak? Za mną. A, tak, dobra. Okej. Okay. Bo ja to jestem, kurczę, geograficznie zorientowana, no, upośledzona geograficznie. Ja tak samo. Dobra, chodźcie, wycieczka. Szaman, nie biegaj, bo będziesz miał tą nogę złamaną dłużej. Spróbujemy zrobić ci gips. Nie, no, spoko. Nie, dobra. Spoko, no wiesz. No. Idźcie. Wiesz co, zobaczymy, może będzie u handlarza. Będę zamykał pochód. Ty rozumiem, że cała wycieczka idzie za mną? Chcecie się zgubić? Porybało was? Teraz to jakieś śmieci ładne leżą. Polimery. Polimery też dobre. Okej. Okay. Ja mogę dostać strzelec Pit, tom 5. 10 koktajli Mołotowa, uchwyt przedni, modyfikacja do gnata zapewne i taśmę klejącą. I wyważoną głownię, modyfikację również. Wyważoną głownię to ja chyba potrafię robić. Może wziąć 5 tom strzelca, to się komuś da. Dobra. I mam 800 żetonów. Mhm. Czyli tyle, ile można było się spodziewać. Dokładnie, czyli każdy z nas dostanie tyle, nie będzie tak źle. No, jeśli każdy by dostał 800, to możemy kupić filtr. O. They saying you. You've made that day, and here is your payment. Co masz? Dobra. 9 mm, 100 sztuk. Aha. Blade mod jakiś, serrated blade mod. Aha. Weapon flashlight mod. Aha. Urban combat i wungiel 750. To bierz naboje. Dobra. I 800 sztuk tych żetonów pewnie dostajesz. Tak, 800, tak, dokładnie. Complete. Pójdziemy zaraz do domu, natomiast chciałem powiedzieć, że brakuje mi do tego, żeby wytworzyć nam warsztat jednego magazynu. Okej. Okay. A wiecie co? Poczekajcie, zobaczę, czy może nie ma u handlarza. Kuźnia przyszłości, 2,80... A, kupuję. Okej. Okay. Kupuję. Maro, ty jeszcze cały czas masz swoją gotówkę. Tak. To te. 800. Dobra, czyli mogę zrobić tam warsztat, świetnie. Chodźmy do domu w takim razie, będzie trzeba pomału kończyć. Natomiast jak się umówimy na następny raz, to już jak ten, jak będę w stanie zrobić kuźnię i warsztat, to możemy sobie powalczyć trochę, ponieważ będzie można zacząć myśleć o robieniu broni, będzie można zacząć myśleć o robieniu amunicji. Dobre rzeczy ogólnie rzecz biorąc. Czyli mówiąc bardzo pokrótce, początek mamy niezły.